Siema, tutaj Patrycja, jesteśmy na Movie Star Planet, gdzie napisy po prostu wszystkie zniknęły. Zabawnie to w sumie wygląda, kiedy Movie Star Planet zmusza wręcz do kupienia VIP-a. Ciekawe, jakie mam tutaj stare filmy. Poglądajmy sobie, co wy na to. Będzie znowu cringe. Love Story. Zobaczmy Love Story. Jestem ciekawa, jakim byłam kiedyś producentem filmowym. Bo chyba Love Story jeszcze nie oceniałam, jakby. Ładuj się. O! Czyżby to był Zain? O, aż 3 minuty to trwa, okej. I co dalej? Nic nie mówią. Co? Czemu on tak robi? Co? Czemu to jest zabawne? Co cię tak bawi, Patrycja z przeszłości? Ogólnie to z Zainem chyba byłam z rok lub dwa na MSP. Taka pierwsza miłość na Movie Star Planet, wiecie o co chodzi, nie? Kto nie miał miłości na Movie Star Planet, ten nie ma życia. Okej. Czy to jest jakiś niemy film? I nikt nie wie tutaj o co chodzi? Czemu ty płaczesz? Czemu masz serce rozdarte na pół? Aha, czemu ty nadal płaczesz? Okej, jesteś zakochana. Ten to zobaczył. Czemu go zdradzasz? A, czyli wy nie jesteście razem, ale to jest twój przyjaciel chyba, tak? Ktoś mi dał grafa, dzięki. Aha, dobra. On tutaj sobie siedzi przy oknie. Ojej. Jest taki smutny. Aha. Rozłamał jej serce. Ten teraz przyszedł do niej. Czemu ją tulisz? Ona cię zignorowała wcześniej. Debilu ty. Ogarnij się. Czemu ją całujesz? Ja bym mu dała splaskacza. Okej. On teraz chce do niej wrócić. O Jezu, jakie to jest emocjonalne. Ale ona go nie chce. Ona woli tamtego. I co, pobijesz go? Nie pobił. Poszli sobie. A ona jest na niego zła. I go pobije, tak? Musi być pobicie. Dobra, dobra, chcę zobaczyć morał. Możliwe, że ktoś, kto jest bardzo bliski ciebie, czyli twój najlepszy przyjaciel, może się okazać twoją gością, której ty niestety nie potrafisz dostrzec. Więc zanim pokażesz go mojemu przyjacielowi, to mówisz, czego ty mnie zranisz, co? Jeśli mi ci się spodoba, to zostaw 5 gwiazdek. Ale bezsensowny morał, roześlij też znaj, jeśli możesz. Pa, 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 pa. Jakie to było głupie! Płakałam, lel. No, zobaczmy sobie typowy związek. Kiedyś mała Patrycja, gdy miała w swoim życiu tylko parę związków, które nie były na poważnie, zrobiła ten film. Teraz zobaczył, jak zareaguje na to Patrycja, która miała już poważniejsze związki ze sobą. I potwierdzę, czy to jest fakt, czy nie. Alright, dobra, ona sobie idzie, ten sobie gra. Cześć! Hej, kochanie. Czemu to jest nagle krzesło? Chcesz kakałko? No jasne, kochana jesteś. To wylufczaj do kuchni i sam sobie zrób. To jest moje kakałko, nie? No to tak nie wygląda. To po co się mnie pytłaś? A skąd mam to wiedzieć? Nudzi mi się. Aha, zbróżnierstwo. Dobra, dobra, zatrzymaj to, zatrzymaj. To jest jakaś impreza, nieważne. Ja, jak się nudzę i jak jestem z kimś w związku, to zwykle robię tak, że piszę do tej osoby, wysyłam jej memy najwyżej, zawracam jej dupę jak najbardziej się da. Zadaję bezsensowne pytania. Może dlatego nie nadaję się za bardzo do związków. Więc. Ale nigdy w życiu tak chyba nie zrobiłam, nigdy nikomu. Ale dobra, okej, odtwórz film, zobaczmy to. O nie, zdrada, co to ma być? Tutaj jesteś, skarbie, szukałam cię. Mam dla ciebie niespodziankę po powrocie do domu. Jaką niespodziankę? A, w sensie, okej. Szczerze? Jak jakaś laska zarywała do osoby, z której jestem, lub chłopak. Tak, jestem bi. Wow, coming out. Wielki, nie? To w sumie nigdy tak nie zrobiłam, ale chciałabym tak kiedyś zrobić, jak ktoś będzie zarywał, bo jestem strasznie zazdrosną osobą, jeśli chodzi o związki. Znaczy, nie jestem aż tak przesadnie zazdrosna, ale jeśli ktoś zarywa do osoby, z którą jestem, to robię się automatycznie zazdrosna, nie? Chciałabym tak kiedyś zrobić. Czekam na niespodziankę. O nie! O nie, Patrycja! Och, no tak, moja mama jutro do nas przyjeżdża! Nie, żartujesz, prawda? Powiedz, że żartujesz. No dobra, tym razem żartowałam.
Och, dobra, chodź. Nie, proszę, nie. Nie. Porysowało ci samochód. Co? Jeszcze raz. Co? Ale wkurzony. Ups, a więc co chciałeś teraz robić? No ej, czekaj, gdzie ty idziesz? O nie, wkurzyłaś go. Jestem do pana, wracaj! Kiedy za dużo się hentajnie oglądałaś, gdy miałaś te 13-12 lat. O mój Boże, mam strasznym dzieckiem. Okej, to koniec? Oscar się należy, piękne, ha ha ha, o mój Boże. Zresztą jest jeszcze jeden film, typowy Janusz. Wiecie, że kiedyś troleczek zrobił typowego Janusza na YouTube i użył mojego filmu? Jakby ja się wtedy tak cieszyłam, byłam tak podjarana tym. Nawet nie macie pojęcia jak bardzo, serio. Okej, zobaczmy. Jestem bardzo ciekawa, ma bardzo fajny tytuł ten film, zobaczmy go. Okej, minuta 58. Jakieś lotnisko. O, jakaś blondyna idzie. No wreszcie jesteś, ile można na ciebie czekać. No sorka, była wyprzedaż. To jestem ja. Dlaczego wyglądasz jak lalka Barbie? Była wyprzedaż cosplayu. Nie musiałaś tego od razu ubierać, wiesz? Oh my god! Jak więc tutaj nie gadaj, że już nie jesteś homo. Wybacz! Co? O co chodzi? Czemu? Czemu biegniesz tyłem? Czemu ty tak długo biegniesz? Hej, piękna! Roxy, romanse! Co? Możesz mi nie robić wstydu? Czy ona go zna? Mówię jakiś random. Ale ja myślę, że cię kocham! Co? Odczep się ode mnie. Cios prosto w serce, tak jak komentuję. O ja. Barbie, idziemy. Jestem Amanda! Kocham cię, będę tutaj czekał na ciebie. Czemu buźki się w ogóle nie pokazują? Czemu on biegnie? Aha, teraz biegnie do tego. Max, co ty robisz? Zdradzasz mnie? Co? Ale sam mówisz, że nie jesteś już homo. Kocham cię! Ja ciebie też. Ale to jest bez sensu! Homosy. Ale... O nie! Ale co było? Nietolerancyjne, Patrycja. Co tutaj więcej mówić? Jakby orientacji się nie da zmienić od tak, więc... Nie wiem, o co chodzi. Faktu, Jeffie, to nieprawda. To po co to nazywasz faktami? To się mija w ogóle z sensem, ale okej. Okay. Dobra, to jest Jeff. Co dalej? Jest on przez całe swoje życie uśmiechnięty. To już wiemy z creepypasty. Oto co robi. Możemy zauważyć dużą włosienie pod jego palami. Kradnie on Wiktorii patelnię. Okej. Okay. Jeff, ty suchy dryblasie. Tak, moja koleżanka tak nazywała Jeffa. Interesujące. Później wam coś opowiem. Okej. Okay. Mówiłam już o tym ogłosieniu. Tak, mówiłaś. To jest akurat zabawne trochę. Robi on też pianki, więc jak zwykle musi je zajumać. Jeff, wracaj z moimi piankami. Czemu to kratkuje? Nie mam pojęcia. Nic z tego koński ogonie. A właśnie, mówi na Wikę koński ogon. No zajumał mi pianki! Lubi też poglądać Wikę przez okno z miną pedofila. O mój Boże. Mina pedofila. Jeff! To nie ja. Dziwne. Oraz gdy Wika nie patrzy, wyjada jej cały drzem. O nie. Jeff, ja to widzę, zostaw ten drzem. Trzy kropki. Nienawiści. Nie. Jeff! Okej. Okay. A mógł nie zostawić jakby. Weź sobie ten dżem. Już i tak napocząłeś. I to są fakty o Jeffie. Nie, to nie są fakty. Chwila, ty z tego robisz film? O mój Boże, łamanie czwartej ściany. Bip, bip, bip. Wycofywanie się. Aha, walnę go patelką na sam koniec. Okej. Okay. Dobra, miałam coś opowiedzieć, to teraz wam opowiem. Uwaga! Ja kiedyś, gdy byłam w czwartej, czy tam piątej, czy szóstej klasie, tak, mniej więcej czwarta, szósta klasa podstawówki, to ja oraz moje koleżanki kochałyśmy creepypasty. Były dwie Wiktorie i byłam ja. I my byłyśmy strasznymi fankami creepypast. Tiki Tobi, na przykład... Jezu, nienawidzę tej chrypy! Tiki Tobi na przykład, Jeff the Killer, Slenderman, jeszcze w ogóle jakieś inne odmiany
candy pop i w ogóle takie gówna, które miały być straszne, ale nas bawiły. Mieliśmy swoich crushów creepypastowych. Tak, i udawałyśmy, że oni naprawdę istnieją, jakby Candy Pop mieszkał u mnie razem z Tikim Tobim, Jeff mieszkał u Wiktorii, a nie pamiętam kto, ale chyba Ben Drownet mieszkał u drugiej Wiktorii, nie pamiętam dokładnie, aczkolwiek tak, udawałyśmy, że te postacie istnieją, mój Boże, dziecięca wyobraźnia, to było coś cudownego, no i tak mniej więcej wyglądały moje pierwsze filmiki na Movie Star Planet. Filmiki, mój Boże, filmy. Dziękuję za oglądanie. Nie wiem, czy chcecie kolejną część, czy nie, bo dosyć sporo miałam tych multikont. A więc... Siemandero.